Witajcie, kochani widzowie. Ja jestem Nikodem, a dzisiaj, w ramach yy, powiedzmy takiej odskoczni od codziennych materiałów, bo oczywiście TikToki i Śmiechu Warte robimy jako główną domenę na kanale. Do niektórych serii także powrócę, ale to w innym filmie. Chciałbym wam przedstawić audiologa z mojego życia. Nie robię to tylko po to, żeby wyświetlenia były, ale też. Bo chciałbym opowiedzieć coś od siebie ze swojego życia. Nie na innym filmie, bo i tak oglądalność by spadła po jakimś czasie, więc wolałbym opowiedzieć Wam tutaj na tym audiologu. Zanim zacznę opowiadać, chciałbym Was prosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, abyście nie ominęli kolejnych materiałów. Kiedyś jak byłem mały, Miałem około 3 lata. Tata wrócił z Anglii. Przywiózł mi dużo zabawek i razem układaliśmy klocki Lego. Pewnego dnia poszliśmy z tatą do garażu coś znaleźć. W pewnym momencie tata zasugerował, że około południa lub po południu pójdziemy do miasta na zakupy. Ucieszyłem się z tego powodu, ponieważ lubiłem chodzić na zakupy. Oj, bardzo lubiłem. A rodzice jak mieli pieniążki to zawsze mi kupowali. Kupo a rodzice jak mieli pieniążki, to zawsze mi kupowali jakiegoś lizaczka czy batonika. Stwierdziłem, że skoro koło południa, to ja pójdę do domu, zjem coś, pobawię się i wrócę z powrotem do taty do garażu. Kiedy wróciłem, garaż był dalej otwarty, stwierdziłem, że tata dalej tam jest. Zacząłem wołać mojego tatę, ale tata nie odpowiadał. Zmartwiony pobiegłem szybko po rowerek z trzema kółkami, i pojechałem na miasto z myślą, że tata poszedł beze mnie na zakupy. Jadąc w stronę rynku znajoma sklepowa mojej rodziny zatrzymała mnie sp i spytała się A co ty, chłopczyku, tu robisz sam? Odpowiedziałem, że jadę szukać taty, bo mieliśmy iść na zakupy. Pani bardzo miła i uprzejma nie pozwoliła mi jechać dalej ze względu na duży ruch na ulicy. Dała mi cukierka i razem czekaliśmy na tatę. Po kilku minutach w oddali zobaczyłem mojego tatę, jak biegnie na bosaka, ponieważ by się klapki rozwaliły, tak, to było autentyczne. Oczywiście na szczęście nikomu nic się nie stało. Tata sobie przypadkiem nogi nie rozwalił, biegnąc tak za mną, żebym nigdzie nie wyjechał. Ja nie wyjechałem na rochliwą ulicę. Nie wróciliśmy cali. I zdrowi do domu. Morałem tego jest: to, abyście nie zawsze słuchali się głosu swojego serca i po prostu wołali do skutku danej osobie. Jeśli faktycznie dana osoba nie odpowiada, no to wtedy możecie pójść szukać, nie wiem, pozwolić po rodzinie. Yy, zadzwonić domofonem. Mamo, tato, taty. Yy, mamo, babciu, taty nie ma. Na przykład. Ja byłem Nikodem Apoczkin. Zostawcie jakiś ślad po sobie. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć!